i temu mają służyć podejmowane w duchu pokuty, wyrzeczenia, różnego rodzaju dzieła miłosierdzia, rekolekcje trafialne, może szczera spowiedź, abyśmy nigdy nie ulegali pokusie zniechęcenia. Pan Jezus w Eucharystii umacnia nas swoim słowem i przynajświętszą komunią. Z ufnością zatem przyjmijmy te dary i mówmy się o dobre wykorzystanie Wielkiego Postu, zarówno dla nas, dla naszych bliskich, dla naszej parafii, ale i całego Kościoła. Za wszelkie słabości, za niewierności, odchodzenie od Pana Boga na początku tej Eucharystii chcemy Go przeprosić. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Rozłożysz się przed Panem Bogiem swoim
i oddasz Słowo Panu Bogu swemu. Oto Słowo Boże.
Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic o wędlinienia mu, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na nałożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego wrzenia, odstąpił od niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie. Inaczej przez 40 dni
ze wszystkiego, co mogłoby mu przeszkadzać w tym kontakcie z Panem Bogiem. Zrezygnował ze spotkań z drugim człowiekiem, zrezygnował z różnych rozmów, przestał uzdrawiać, przestał robić dobre rzeczy, a skupiał się tylko i wyłącznie na tym, aby słuchać w swoim sercu głosu Pana Boga. Słuchać słów Pana Boga, słuchać Jego dobrych wskazów. Sycił się niejako przez te 40 dni właśnie samym Bogiem. Jego słuchał w tym wydłużonym czasie. I myślę, że jest to także zaproszenie dla nas, żeby może w tym 40 dniach właśnie też sięgać do Pismo Święte. Nie tylko uświadamiać sobie, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Pana Boga, ale także sięgać właśnie po to słowo, które Pan Bóg nam do nas kieruje, po te drogowskazy, które On w swoim słowie nam daje. To, co mówiłem na rozpoczęcie, mówiłem to w Księdze Filialnych. Zaproszenie do tego, żeby ta lektura Słowa Bożego też nam w tym czasie towarzyszyła. Taki święty Hieronim z początku chrześcijaństwa mówił takie słowo, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością samego Chrystusa. Jeżeli nie znam Pisma Świętego, to nie mogę powiedzieć, że na pewno znam Jezusa Chrystusa. Sięgać do Pisma Świętego i też nie szukać wymówek. Zobaczcie, kochani, w dzisiejszych czasach naprawdę mamy wielkie możliwości. Młodzi mogą sobie ściągnąć aplikację na telefon z Pismem Świętym. Mogą zajrzeć do internetu. Ci młodzi kochani mogą mieć lekturę Pisma Świętego w swoim domu. Mamy to niejako codziennie, właściwie przepraszam, co niedzielę w naszym biuletynie, ten fragment niedzielnej Ewangelii, kiedy możemy też tym słowem żyć w ciągu tygodnia. Sięgać do Słowa Boże, zastanawiać się nad tym słowem, co to słowo może też zmienić w moim życiu, jak to słowo może być obecne w mojej historii. I przypomina mi się, ile ktoś mówię o Piśmie Świętym i o Słowie Bożym, przypominają mi się dwie takie historie z mojego życia. Pierwsza to taka historia, kiedy jeszcze pracowałem w Szczecinie, kiedy uczyłem w technikum, to było takie technikum kierowo-męskie. Większość młodych mężczyzn, chłopaków uczyło się w tym technikum. I pewnego razu na katechezie postanowiłem, że powiem trochę o Piśmie Świętym, bo opowiadam trochę o Biblii. No i zrobiłem jeszcze taki temat, chciałem zachęcić ich do tego, żeby rzeczywiście do Słowa Bożego sięgali. Postanowiłem opowiedzieć o tym, że można na różny sposób to Pismo Święte czytać. Poprzez to, że biorę jakiś fragment, tylko rozważam, czy poprzez to, że biorę Pismo Święte i na chybił trafił, tam gdzie mi się otworzy, to wtedy jakieś zdanie czy jakąś myśl próbuję sobie przemyśleć. No i ta lekcja od samego początku nie szła. Chłopaki rozdawiali, gadali, zajmowali w ogóle milionem innych rzeczy. W ogóle nie chcieli tego słuchać. Ja troszeczkę byłem zdenerwowany. Sercu siadłem, z tak myślę, no co ja w ogóle tutaj jestem, a nie jest mnie w ogóle słuchać. Ja tu przychodzę, żeby trochę im o tym Panu Bogu opowiadać, a oni mają to kompletnie gdzieś w nosie. No i tak siedząc pod koniec tej lekcji, podchodzi do mnie taki młody chłopak z klasy, Przemek na imię. I Przemek mówi tak, że księdza, ja się bardzo dziękuję bardzo za tę lekcję. I mi tak trochę szczerbowało. Oczy się zrobiły, jak wiecie, złotówki. Mówię, a za co mi dziękujesz? A przecież na ciągu przypomnę ważną sprawę. Ale co chodzi? Przecięta powiedział, że właśnie od jednej z takich metod czytania Pisma Świętego chybił trafił. I mnie tej metody nauczyła moja mama, że ona tak sobie co jakiś czas brała Pismo Święte, otwierała, gdzie tam padło i czytała jakiś fragment, zastanawiała się nad tym i tym fragmentem starała się żyć. I mówi, mama opowiadała mi taką sytuację. Zaprosiła mnie do siebie i mówi, no wiesz, Przemek, wiesz, że mam współpracę, bo tak pracujecie, macie zwierzęta, trochę ziemi, zajmujecie się tymi obowiązkami. Mówi, wiesz, za niedługo, w niedługim czasie miała przyjść do naszego gospodarstwa taka komisja, która miała sprawdzić, czy to gospodarstwo dobrze funkcjonuje, ponieważ chcieliśmy uzyskać z tego jakieś dodatkowe pieniądze na rozwój tej firmy. I bardzo bałam się tej komisji. Bardzo bałam się tego, co mi powiedzą, że właściwie od tej komisji, od tych osób zależało to, czy ta firma w ogóle dalej będzie funkcjonowała, czy będziemy mogli dalej się rozwijać. Bardzo bałam się tej komisji, tego spotkania. I mówi właśnie, wzięłam do ręki Pismo Święte. I wtedy, jak zawsze, chybił trafił, otworzyłam to Pismo Święte i czytam to takie słowa. Niech mi się
wielkiej maski, że wszystko będzie dobrze. Że te sprawy jakby się na siebie otoczą, że wszystko będzie ok. No i rzeczywiście tak się skończyło, że ta komisja marnowała, jak okazało się, że ta firma dobrze gospodaruje, że te pieniądze akurat im się należą. Konkretne przeniesienie Pisma Świętego, konkretne przeniesienie fragmentu z Biblii do życia. I jak to słowo może także w naszym życiu działać. To pierwsza historia. Druga historia związana jest z tym moim serdecznym kolegą, który jest księdzem. I on któregoś razu powiedział takie słowa, które naprawdę bardzo mi się spodobały. Mówi tak. Ja mówię, wiesz co, no dobrą sprawę to telewizor nie potrzebuję. No internet tylko tyle, ile tam maila wysłać, czy zobaczyć jakąś informację. Ale mówi, na dobrą sprawę ja nie potrzebuję jakichś tam filmów sensacyjnych, jakichś romansik, jakichś innych rzeczy. Nie potrzebuję tego oglądać. Potrzebuję tego słuchać. No już nie chcę tego doświadczyć. To jest właściwie Pismo Święte. Mówi, w Piśmie Świętym to wszystko jest. Jest i zabójstwo. Są i momenty zdrady. Też by Dawida nie zdradził Betrzebę. Są i momenty pięknej miłości. Są momenty przyjaźni. Mówi, wszystko to, co potrzebuję, to biorę i czytam. Normalnie najlepszy film. Sięgać po Pismo Święte. Co naprawdę dzisiaj chciałbym położyć mocno, zaakcentować. Żebyśmy w tym czasie mieli po prostu do lektury Słowa Bożego, do lektury Pisma Świętego zajrzeli i spróbowali to słowo konkretnie, bo mało, cierpliwie przenosić do swojego życia. Pytać siebie, co Pan przez to słowo, przez Pismo Święte chce powiedzieć do mojego życia. Niech ono błogosławi i zawsze by było nam. Ciebie prosimy. Założonych, którzy
przeżywają kryzys miłości, o przezwyciężenie trudności i o odnowienie więzi małżeńskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszych drogich zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, naszej wspólnoty parafialnej, ci szczególnie łaskę nieba wołamy do świętej pamięci Marianny, Jana, Aleksandra, Stanisława, wszystkich zmarłych z rodziny Lechów, polecamy Franciszkę, Stanisława, Józefa, Piotrowskich. Prosimy, aby szczęście wieczne, które jest darem miłosiernego Boga, było ich udziałem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych, i naszych bliskich, o nieuleganie pokusom, które ofiaruje nam współczesny świat. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże miłosierny, Ty znasz nasze słabości i skłonności do ulegania pokusom. Dlatego prosimy o łaski, które wzmocnią naszą wiarę i doprowadzą do pełnej jedności z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Yeah.
wydanego za nas na śmierć, doprowadzasz nas do Twojej miłości, abyśmy także my dawali siebie braciom. Przez te tajemnice pojednania prosimy, abyś uświęcił mocą Ducha Świętego dary, które ofiaruje Ci Kościół, posłuszny poleceniom Twojego Syna. Oto, gdy nadeszła godzina, w której miał wydać samego siebie dla naszego zbawienia, podczas wieczerzy wziął chleb w swoje ręce, dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie ten ostatni wieczór wziął kielich i wychwalając swoje miłosierdzie, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
lecz na miarę swojego kościoła i zgodnie z swoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z wami. I z duchem chwały. Przekażcie sobie. Thank you.
Módlmy się. Posilaj chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość. Prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich, przez Chrystusa Pana naszego. Potrzebnych łaski dla nich.
przyjmijmy.